Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Cienie Przeszłości. Jest to już chyba czwarty odcinek, no a my stoimy dalej w miejscu, w którym nie powinniśmy stać, to znaczy powinniśmy troszeczkę dokoksić naszego bohatera. Jeszcze jeden od was. Nigdy nie zrozumiem, czemu wszyscy tak ochoczo zbiegacie ze starego do nowego obozu. Przecież tak czy siak wylądujecie na polach z ryżem albo w kopalni. U was przynajmniej nie trzeba płacić za ochronę. No, tak słyszałem. Ale za to dostaniesz sztyletem po gardle, jeśli na kogoś krzywo spojrzysz. Samemu wybierz, co ci bardziej odpowiada. A ty czemu tu jesteś? Zwaliłem sprawę i Lares Zakarew wysłał mnie do tego zadupia. Teraz robię za gońca. Gońca? Jeśli strażnicy za bardzo mi się naprzykrzają i robią niepotrzebne zamieszanie, biegnę do Laresa i zdaję raport. A on wraca z grupą naszych najlepszych ludzi i robi porządek. Biegniesz przez całą drogę? To musi być męczące. Nie dla mnie. Jestem tak wytrzymałym skurczysynem, że mogę przebiec cały ten dystans 10-krotnie. W takim razie na pewno będziesz mógł mi udzielić kilku wskazówek, jak móc dłużej biegać sprintem. Jasne, ale nie za darmo. Mhm, jasne. 50 bryłek, dodatkowe 20 wytrzymałości. To sporo. Dobrze, z Siferem chyba nie mamy nic do roboty. Kawalorn, szkodnik, co tutaj leży? Mrok północy tak po prostu tutaj leży. Mogę to zabrać, czy dostanę po łbie? Mogłam to zabrać. I zielony nowicjusz. Lepiej się do tego nie mieszać. A myślicie, że za skrzynkę się fochną? Nie znam się na otwieraniu zamków. O kurde, zamków. Zapomniałam. Szkodnik. Simon. Mieliśmy się z Simonem, ale zanim z nim pójdziemy, to musimy się wyleczyć. W ogóle dzisiaj tak jakoś dziwnie syczę. Nie, dobra, przeżyjemy to wszystko. Dobra, jeszcze jedno jabłko, niech stracę. Musimy się napełnić. I możemy teraz biec. Simon. To się już więcej nie powtórzy. Cifer mnie przysłał. Słyszałem już. Chodź, pokażę ci drogę. Okej, w porządku. No to idziemy i zobaczymy, co uda nam się zrobić. Chciałabym dzisiaj skoczyć chyba po zębate ziele. Ale no zębate ziele, ja podejrzewam, w którym miejscu jest. I nie bez powodu nazywa się zębatym zielem. Bo znając życie jest właśnie przy zębaczach, które są... tak jak w podstawowym gotiku. O nie, Simon, co ty robisz? Nie. Przestań. Simon? Simon, nie. O, tak, super. Znając życie, są właśnie przy zębaczach, a zębacze są, tak jak w gotiku 1, w okolicy trolla. Nie wiem, czy pamiętacie, gdzie był troll, to tam też były zębacze przed nim. Czyli no, niebezpieczna okolica, można by rzec. Okej, okay, tutaj jest Simon i naprawdę dam sobie rękę uciąć, że idziemy do tego miejsca z tym ogarem. Naprawdę. A po orkowe ziele trzeba iść na ziemię orków, co... Chwila, widzisz tę krew? No, tak czułam. Powinniśmy pójść za tymi śladami. Innego tropu nie widzę. Ale najpierw wezmę sobie jeszcze porządnego łyka. Myślałam, że będzie pił alkohol przez chwilę. Dobra. W sumie jesteśmy obok ziemi orków. Moglibyśmy tam zajrzeć, jeżeli mnie tam w ogóle wpuszczą. A co te ścierwojady tutaj robią? No właśnie. To się źle skończy. Te bestie nie... Co? Oh my god. O kurwa, on go zabił, nie? A ten ogar ma mnie w dupie. Oh fuck my life. O Boże, przecież on go zabije, nie? Jak myślicie, jak zostawię tutaj Simona? On tam poczeka na mnie, nie? Może się zajmiemy innymi zadaniami? Samemu na froncie. Havor, leniwy strażnik, powinien się kręcić dziś po zewnętrznym pierścieniu. Kurna, no przydałoby się tą paczkę załatwić, ale ja mam tak mało kryta, że ja nic nie zrobię temu... tej paskudzie. Nie wiem, czy mogę to pić. Bo mi nikt nie powiedział w komentarzach. Dobra, no. Może jakoś damy radę. Chociaż ja w to bardzo wątpię. Wątpię w to cholernie.
Simon tego nie przeżyje, a ja tym bardziej. Oh my god, Simon, klep go, ja tutaj ci robię agro. Oh my godness, oh my god, oh my god, oh my god. Simon, będziemy tak szli przez cały obóz? O cholera, dobra, bigo. Oh my god, Simon. Kurde, umarłam. Ale to była bardzo dobra taktyka, tylko może gdybym została w środku. A nie wyszła totalnie z tego, to byłoby dobrze wtedy. Wiecie, jak on go sam klepie i tego tylko nie uderzy, to jest naprawdę, naprawdę dobrze. Chyba, że wyciągniemy tego ogaratu, no ale one i tak tego Simona zabiją. Dobra. Jeszcze jeden zapis i spróbujemy coś zrobić z tym. Wiecie co, jak ja bym go tak tu... Na dwa baty byśmy... Pięknie udało się, premia za odwagę. Simon to przeżył. Kurna, nie chciałam go lać. Ile mam bryłek? Mogę sprawdzić? 90. Najwyżej mnie pobije, nie? Dawaj, zdziel mi. No dawaj. Simon. Nie, serio, jestem w stanie go wyklepać, nie? Dobra, nie jestem. Ostrzegałem. Zabierzesz mi bryłki? Kurwa mać. No ale przecież się nie wczytam. Najwyżej sobie zmarwinimy te cztery... Kurwa, no nie mogę, nie? Dobra, jeszcze raz ta akcja. Nie chciałam go uderzyć. Ja się zapisałam po tym? Tak, chyba się zapisałam. Dobra. To w porządku. Nie, zapisałam się, jak już mnie leje. Simon, daj mi żyć! Dobra, wiecie co, spierdzielę i zobaczymy. Czy Simon dalej będzie się na mnie gniewał? Cholera, on za mną biegnie dalej, nie? Gdzie są moje bryłki? Wywal te bryłki. Ja pierdolę, nie? Kurwa, nie miałam co robić, nie? Nie miałam co robić. Ale mu teraz kryt wszedł, no nie? Zanim mnie uderzy... Kurwa, no prawie... Prawie już klikłam alt. Cholera, no nie będę przecież tego powtarzać na nowo. Ja to też mam, widzę IQ totalne. No... Ostrzegałem. Bez przesady. Może, bez sadyzmu. Się udupiłam, nie? Nie będę tego powtarzać, bez przesady. No, kurwa mać! Wiecie co, zmarwinimy sobie te 45 bryłek. Bo ja to pierdolę. Ja pierdolę, nie? Ty idioto! Paskudny. Wstawaj! Ja pierdzielę, nie? Co to było za bydle? Spadam stąd, zanim pojawi się ich więcej. Przekaż złemu tę paczkę, którą zastaniesz przy zwłokach. Opowiem Cyferowi o całej sprawie. Mhm. Martwy posłaniec. Jakbyśmy tak go spróbowali jeszcze raz wyklepać, co wy na to? On nie wygląda, jakby miał stąd iść. Chyba, że ma focha, bo... Boże, jaka głupota. Mhm. O Boże. Wiecie co, ja muszę sobie zmarwinić te bryłki, bo ja nie wytrzymam za chwilę, no nie? Dlaczego ja muszę tak lamić na samym początku odcinka w ogóle? O co chodzi? Jestem dzisiaj taka zestresowana trochę. Gothic 1. Chociaż nie, to są Gothic 2. Cienie przeszłości. Bryłki Rudy. Marvin. Lista kodów właśnie.
Albo po prostu sobie... Albo wejdziemy w NPC. Jak wejść w NPC? Gothic. Ja nigdy nie pamiętam, wystarczy jeden przycisk chyba kliknąć. O, właśnie. B, Marvin, B. Kliknijmy sobie. O. I co ty masz w ekwipunku? No masz trochę więcej bryłek. Trudno, no. Jakby to tak zrobić teraz, żeby to ładnie jakoś tak rozdzielić? Nie da się. Albo całe wywalamy, albo wcale. Dobra, no. Nie powinnam tego w ten sposób robić. Ale mam to gdzieś. Mam więcej bryłek przynajmniej. Nie, no to było okropne, no nie. Ale najwyżej nie będziemy używać wszystkich bryłek. Bo ja miałam 70... Dostałam 15. O, to powinniśmy mieć 85, czyli mam dodatkowych 25 bryłek. Dobra, no bywa. Najwyżej nie będziemy wydawać tych bryłek. Bo ja nie chcę stracić tych 45. Wzięłam to ze zwłok, wzięłam. No dobra, i tak już zostanie. Niestety nie da się tego wyrzucić, chyba że do skrzynki będziemy mogli odłożyć pojedyncze bryłki. W sumie mamy kufer u nas w chacie i to nie byłoby głupie. Dobra, muszę się wyleczyć czymś. Dopiero wtedy możemy iść dalej. Mięso smażone. No, gorzki chleb przywraca chyba więcej od piekielnika. Więc niech będzie. No, możemy się poklepać ze ścierwojadami jeszcze, zanim wrócimy do obozu. I potem pójdziemy oddać złemu paczkę. Gdzie mój kryt? Gdzie mój kryt jest? Ja pierdolę, nie. Boże. Naprawdę ze ścierwojadem się jeszcze tak lapsko muszę bawić. Pamiętacie, jakie mi fajne kryty wchodziły na samym początku? Jak się tego nauczyłam, tej nowej umiejętności? Ja też pamiętam. A teraz co? Gówno. No, witam, panie ścierwojadzie. No. Teraz weszły. Dobra, który? Halo? Widzę, że one się czają na mojego kolegę. Dobra. Trochę się dałam poobijać, ale to nic. Musimy Gilbertowi jeszcze pomóc z tymi paskudami na górze. Ale to nie teraz, to nie w tej chwili. W sumie mamy sprint, z niego nie korzystam. Nie wiem, czy nie powinniśmy mieć gdzieś paska wytrzymałości przynajmniej przypadkiem. Ale nie pojawia mi się, więc nie wiem. Ale całkiem daleko możemy przebiec, to mi się bardzo podoba. Lepiej się do tego nie mieści. Okej, tu jest zwykły cień, tam też są ścierwojady. W sumie moglibyśmy je od razu wyklepać. W sumie to przydałoby się też iść do lasu po ekspić. O Boże, jaszczurka. Halo, panie ścierwojad, dziękuję. Może wbijemy nowy poziom na tych ścierwojadach, jak myślicie? W sumie ogar, no za ogara też zgarnęłam. Okej, kolega się zaraz rzuci. Albo ja się rzucę na niego pierwsza. Byle tylko mnie jaszczura nie zaatakowała. Ile tam jest tego. Jakiś strzał w ogóle. Zioło. Szukam też tego orkowego, no ale mam wrażenie, że trzeba będzie iść na ziemię orków jednak, żeby orkowe ziemię znaleźć. Ziele. Ziemię. Boże. O, matko.
Ale ja ci jestem rozkojarzona jakoś totalnie. Wiecie, ostatnio stoję przed trudną dosyć decyzją i chyba to na mnie oddziałowuje. Okej, do złego mamy się udać, ale też po zewnętrznym pierścieniu mieliśmy pochodzić. Żeby Havora znaleźć. Ale to będzie problematyczne, ja sobie zapomniałam, że tutaj dosyć duży obszar jest do przejścia. Znając, że cię Havor śpi gdzieś w jakiejś chacie albo coś. Kopacz. Dobra, gdzie był zły? Zły był wyżej, ale możemy się przejść. Strażnik, kopacz. Pogadajmy lepiej o czymś. Dexter, Marius. A, ty chciałeś te książki, ja na razie nie mam nic dla ciebie. Kopacz. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Finn, coś możemy jeszcze? Nie. Dobra, wiecie co, idziemy do złego. Może. W tej historii musi być jednak ziarno. I jak będziemy już u złego, to później udamy się do chaty naszej. Spróbujemy te bryłki tam schować do tej skrzynki. No bo tak wyszło. Jemu i tak te bryłki się nie przydadzą. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Ludzie zawsze gadają. Także no, zły dostanie swoją paczkę, bo to już rozumiem, że mogę jemu chyba oddać. Cześć zły. Mam paczkę. Świetnie. Jeśli o mnie chodzi, Diego usłyszy, że równy z ciebie gość. Nie interesuje cię, co musiałem za nią zrobić? Nie. Paczka znajduje się w moich rękach. A reszta mnie nie obchodzi. Okej, okay, pięknie. Kolejny poziom. No to teraz możemy robić inne interesy, moi drodzy. Co to znaczy inne interesy? To znaczy, że... dobra, Ludwina może ominiemy. Tutaj nie chodziłam za bardzo po tej stronie, więc możliwe, że Havor gdzieś tu jest. Ludzie zawsze gadają. Ale tak, ja na pewno chciałabym udać się do mojej chaty, którą właśnie minęłam. Dzień dobry. Na razie nie do łóżka, tylko do skrzyni. Spróbujemy odłożyć te bryłki. O, możemy, dobra. Ile ja tam miałam? 70 plus 15. Czyli 85 bryłek powinnam mieć w kieszeni. Super. Pięknie. O to chodziło. Możemy się w sumie chyba przespać. Jest godzina w grze. 14:52 to byśmy musieli do rana. Dobra, na razie może nie. Jak tam zadania? Wilcze skóry. Oferuję za każdą wilczą skórę, tak. Na razie nie mam. Samemu na froncie. Tak, Havora musimy znaleźć. Posłaniec magów. Posłaniec Gren szuka trzech roślin zwanych orkowym zielem. Boże, on chce trzy. Okej, okay, no moja postać mówi, że na orkowe ziemię nie pójdzie w poszukiwaniu chaty. To też możemy pochodzić. Jaskiniowcy, tak, walki treningowe. Spektakl na arenie. Tak, zębate ziółko, to pójdziemy dzisiaj ogarnąć to, tylko najpierw chciałabym może... Dobra baka, mogę coś zgłosić, czy nie? Nie. Chciałabym najpierw jeszcze iść do... A może zanim to jednak się tutaj przejdę tędy. Tu jest kopacz. Okej. Okay. Przejdziemy się, bo może tutaj być faktycznie ten cały Havor. Cień. Kopacz. Cień, kopacz. Cień. No w teorii nic się tutaj nie dzieje w praktyce. Nikt tutaj nie śpi gdzieś czy coś. No, wszystkie łóżka puste. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Dobra, na razie tutaj widzę po tej stronie, że nic nie ma. Kurde, no. Dzisiaj bym chciała trochę więcej jednak zrobić w tym odcinku, a widzę, że będzie tak jak zwykle. Dobra, na pewno zrobimy sobie zadanie lepka rączka. On się tak chyba nazywa. Dobrze mówię? Tak. Nauczymy się otwierania zamków u rączki. I później... otworzymy tam jego skrzynkę. Przynajmniej postaramy się. Cześć, rączka. Naucz mnie czegoś. Tak.
otwieranie, a tylko piątaka kosztuje. Mogę się już tego nauczyć? Chciałbym nauczyć się otwierać zamki. Nie wątpię. Cóż, początki nie są zbyt trudne. Przede wszystkim musisz uważać, żeby nie złamać wytrycha. Musisz być bardzo cierpliwy. Wtedy nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. Dobra, w porządku. Nie wiedziałam, że on tego uczy. Cholera. Za piątaka. Ile mamy wytrychów? Bo to też jest istotna sprawa. 7. Może wystarczy, jak będziemy się wczytywać, chociaż nie wiem, czy się nie resetuje ten. A kto nas uczył siły? Bo to też jest istotna sprawa. W takim razie resztę damy w siłę. Informacje ogólne. Nauczyciel w starym obozie. Skorpion. Walka jednoręczna i siła. Dobra, nie. Najpierw to otworzę. Najpierw to otworzymy. Dobra. Prawo, lewo. Dobra, ja sobie to będę zapisywać. Zobaczymy, czy będzie git. Prawo, lewo. Tak po prostu, sztylet rączki. Dobra, wiecie co, nie będę kombinować. Mam jeszcze 4 wytrychy, bo niech będą. Myślałam, że to jest jakaś trudniejsza skrzynia, a tu się okazuje, że wcale nie. Witam. To było w skrzyni. Mam sztylet. Dobra robota. Wstawię się za tobą, Diego. Super. Stary sztylecik, poproszę z powrotem. A proszę bardzo. Nabyć wytrychów. Jasne. Może byśmy kilka kupili. Pokaż mi towary. Po ile masz wytrychy? Po 10. Kurwa, drogo. Dobra, jak stoimy dalej z zadaniami? Samemu na froncie. Tak, to musimy znaleźć Havora. Dobra, wiecie co, przejdźmy się jeszcze tutaj. Może coś będziemy wiedzieć też o tej chacie, ewentualnie pustej. Kopacz, cień. Tu się nic nie dzieje. Erik, coś? Może? Nic. Tutaj ciało posprzątane już. Pogadajmy lepiej o czymś. Teorii tak. W praktyce? Nie wiem. Ingor, coś masz do powiedzenia? Nie. Gej chciał chatę, no ale... Tutaj jest trochę rzeczy do kradnięcia. Tu jest Ori. Słyszałem, że szukasz kogoś, z kim mógłbyś potrenować. Chcesz się ze mną zmierzyć? Od wielu dni szukam nowego przeciwnika. Okej, no możemy, ale może nie w tej chwili. Tutaj, wiecie, sprawdzam te chaty. Mnie. No już, kopacz. Tu się nic nie dzieje. Cudze łóżko. A kto się tutaj kręci przy tej arenie? O, Havor, witam, dzień dobry. Przysyła mnie Lorn. Masz natychmiast udać się na posterunek. Nigdzie nie dadzą człowiekowi spokoju. Na razie mam przerwę. Zasłużyłem sobie. Naprawdę muszę donieść o wszystkim Brabakowi? Wtedy strzeli mi w pysk, a potem tobie, bo jesteś szczurem. Chcesz tak ryzykować? Tak. Pewny siebie kopacz? Nie sądziłem, że spotkam kiedyś takiego osobnika. Przekonałeś mnie, zmykam do Lorna. No i pięknie, dużo expa dostaliśmy. To mi się podoba, jeszcze premia za odwagę. W porządku. Czy tutaj coś z tymi chatami jeszcze? Tutaj był Ori, no nie? Moglibyśmy w sumie z nim poćwiczyć. Dlaczego by nie? Cudze łóżko. Lepiej się do tego nie mieszać. A tu ktoś mieszka? W tej historii nikt nie przybiegł. Tu jest Guy. Ale Gajowi na razie nie mogę pomóc. Cień. Nek, witam. Możemy o czymś jeszcze pogadać? Nie. W porządku. Kopacz. Huno, coś jeszcze możemy z Huno?
Nie, tylko towary. A no tak, bo my potrzebujemy towarów, żeby ten dom wybudować. Znaczy się, żeby ogarnąć. Cześć, Branson. Nie mam desek? Aha, nie mam popiłowanego drewna. Czy tutaj gdzieś jest piła? Chyba nie za bardzo. Tu jest Nyraz, jeszcze też z nim nie gadałam. A nie, chyba jednak gadałam. Kopacz, gdzie jest piła? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Gdzieś widziałam piłę, ale może mi się wydawało tylko. Dobra, to na czym my teraz aktualnie stoimy? Jakie mamy zadania? Miałam siły się nauczyć, to u Skorpiona. To może byśmy sobie pobiegli, co wy na to? Dobra, pobiegnijmy, bo będzie troszeczkę szybciej. Tak naprawdę zrobiliśmy kółko wokół obozu bez sensu. No, może być dołem. Super. Widzę, że też nie mogę skakać, jak nie mam wytrzymałości. Albo mi się coś popsuło? Nie wiem. Dobra, widzę, że daleko nie pobiegniemy. Gdy mi się ten sprint ładuje. Tu jest Bladwin. Hej, ty! Czego z... Marny... O matko, Boże, daj żyć. To nie mój... Nie będę... Zawiodłem się na tobie. Bez obaw. To się... Dobra. Do zobaczenia. Trzymaj. Walić. Wiedziałam, że jak on do mnie zagada, to tak będzie. Cień, Skorpion. Jak u ciebie to wygląda? Musimy zobaczyć, czy są jakieś progi punktowe, czy nie ma. Skorpion, mógłbyś mnie wyszkolić? Tak. Mam już dość tej papry. Aha, ty mnie nauczysz, jak ja dopiero dołączę. A kto mnie w takim razie nauczy siły oprócz ciebie? Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Może Diego mnie nauczy? Ej. Może nie mam na to czasu. Teraz. Aha, Brabak. Czekaj. Co cię poróżniło z Brabakiem? Później ci o tym opowiem. Mhm, super, czy nic nie zrobię? Kto należy do... Już nie pamiętasz? Nieważne. Wystarczył mi głosy z Katiego. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. Zły jest z ciebie bardzo zadowolony. Zaskarbiłeś sobie jego zaufanie. Skati nie ma nic do powiedzenia na twój temat. Malte cię nie kojarzy. W oczach Rączki jesteś całkiem wprawnym złodziejem. Dexter będzie na ciebie głosował, chociaż wątpię, żeby w ogóle wiedział, kim jesteś, ale nie wnikam. Bierz się do roboty przed... Dobra, czyli musimy ogarnąć Maltę. Gdzie jest Maltę? Do cholery znowuż. On gdzieś się tutaj zawsze kręci. W sumie tu jest chata Maltę. Właśnie Maltę przy niej pracuje, nie? Maltę miał dla nas jakieś zadanie? Bo nie pamiętam. Jeśli myślisz, że... Może... Tak, mogę... O Boże, kocham cię. Wróć nie... Dobra, dobra. Ja z nim nie rozmawiałam, czy o cholerę chodzi? Maltę, Maltę, nie bij w dechę. Naucz mnie. Tak. Zobaczymy, czy są progi punktowe. Plus 5. Mam już dość. Plus 5. I plus 5. Nie mogę cię niczego nauczyć. Jak nie możesz? To ile ja mam siły? 35. 1, 2, 3, 4. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Okej, mamy 39 siły, to brzmi naprawdę. Jest. Wróć niedługo. No, tylko że ty mnie nie możesz więcej nauczyć. Nie wiem, czy świstaka wyrabiamy, w sumie. To niekanoniczne chyba. Świstak chce zająć twoje miejsce. Wiem o tym. Ten wstrętny szczur już dawno się na mnie uwziął. Tylko skąd ty o tym wiesz? Miałem poszukać w twojej chacie jakichś prywatnych rzeczy, a potem przemycić je do magazynu. Żeby to wyglądało tak, jakbym stamtąd coś ukradł. Dzięki, że mi to powiedziałeś. Zajmę się tym wieprzem osobiście. W ramach podziękowania udzielę ci za darmo lekcji. O, siła plus 3. Zmiana władzy nie udano. A czy teraz, przepraszam, Diego będzie ze mnie zadowolony? Ja rozmawiam. Zły jest. Skati nie. Maltę cię nie kojarzy. W oczach Rączki. Aha, Maltę mnie nie kojarzy, to pocałuj mnie w dupę. Nie, no co? Bezjajnie. Cholera. Jak Maltę mnie nie kojarzy, to na cholerę ja mam to robić, bo plus 3 siły? Bez sensu. Jak gra mi się chyba skraszowała, wiecie?
Naprawiło się, dobra. Malte, jeszcze raz. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest. Dobra, te trzy siły mi od niego niepotrzebne. Szczególnie, że Malte mnie po tym fakcie i tak nie skojarzył. Dobra, dalej. Samemu na froncie. To musimy iść do tego. Jak on się nazywał? Do Lorna. Posłaniec magów. To musimy poszukać w poszukiwaniu chaty. Pewnie najwięcej szczęścia będę miał u ludzi spoza tego osiedla. Okej, czyli musimy poszukać w innym miejscu. Tak, gobliny, walki treningowe, Ori chce walczyć, spektakl na arenie, dobra. Zmiana władzy. Aha, dobra, ja wiem, gdzie jest magazyn. Tu Nek pilnuje magazynu. Dobra, ogarniemy to, ale najpierw chciałabym chyba, podkreślam, bo to jest, no. Chociaż dobra, wiecie co, nie chyba, dokończmy jedno zadanie. To dla Lorna. O Boże. Okej, oni są teraz tutaj oboje. Lorn. Cześć. Zaczekaj, przyjacielu. Widziałem cię niedawno w towarzystwie jakiegoś szkodnika. Jak mi to wyjaśnisz? Byliśmy razem na polowaniu. A pamiętasz jeszcze, jak mi groziłeś, że doniesiesz o wszystkim Brabakowi? Odstąp 50 bryłek rudy, albo będziesz miał kłopoty. Ty sobie chyba jaja robisz. Nie, spierdalaj. Nie. W takim razie weźmiemy wszystko, co masz. A twoją głowę zaniesiemy Gomezowi. Za złapanie szpiega z nowego obozu na pewno nieźle się obłowimy. Że co? Ała! Oni tak po prostu mnie... Że co? Przepraszam? Że co? Gdzie ja się zapisałam? O Jezu, czy ta gra jest chora? Przepraszam. Co to miało znaczyć w ogóle? Nawet zadania nie oddam Haworowi, tak? Zero punktów. Mam nadzieję, że mu nie powiedziałam o świstaku. Lepiej się do tego nie mieszać. Dobra, na razie do Havora nawet nie idę, nie? W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. O co? Ja pierdzielę mu specjalnie dość... człowieka załatwiłam, nie? Kurde. Posłaniec magów. Dobra. To idziemy w takim razie. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. A nawet możemy pobiec. Idziemy po zębate ziółko. Może się to źle dla mnie skończyć, ale zobaczymy. Przydałyby nam się w ogóle jakieś kratoszczurki. Ale no... O, proszę, tutaj też jest, widzę, pełno dziadostwa. Troszeczkę się podekspi. Na hita teraz. Dobra, teraz jest już ładnie. Tam też widziałam kretoszczury, więc to też jest plus. A, i przy okazji mogłam sobie to drewno, wiecie, ogarnąć. Ale to jeszcze tam wrócimy, nie ma co się... Nie ma co się pruć. Witam. Mogę te kretoszczury... Gdzie mój kryt, kurna? Dobra, wiecie co? Dobra, zaczniemy uciekać, bo to będzie lepszy pomysł. Dawaj chleb. Dobra, one sobie dały, widzę, że spokój. Tu są też ścierwojady jeszcze. Dobra, nadpisujemy to. Widzę, że dzisiaj jest naprawdę jakoś tak cholernie ciężko cokolwiek zrobić. Mam nadzieję, że nie macie full życia. Gdzieście to ja nic nie zrobiłam tym kretoszczurom. Przez chwilę. Dobra, widzę, że tutaj jest w miarę bezpieczny teren przed nami. Tam też są jakieś ścierwojady. Raczej nic niebezpiecznego nie powinniśmy tutaj znaleźć. Dobra, będziemy mogli wtedy zrobić sobie dwa zadania, będąc tu. Ty głupi ścierwojadzie. Ale ja się daję obijać bez sensu. Dobra, zjedzmy sobie serek, zjedzmy sobie jakieś jagody.
jeszcze troszeczkę mogę ponagrywać, dosłownie chwilę. W sensie nie chcę, żeby odcinek trwał nie wiadomo ile. Dobra, tyle nam powinno wystarczyć. A ciekawe, jakbyśmy sobie z krwiopijcą poradzili w sumie. Możemy jednego wyciągnąć i spróbować go. Dobra, wiecie co? Może nie będę kombinować z nimi jeszcze. Trochę jeszcze za wcześnie na krwiopijce. Mogę krotoszczura? Halo? Weźmiemy je sobie pojedynczo, bo jak widzicie, one trochę gryzą. Witam. A to młody tu przyszedł do mnie. Widzę, że i tak się stadem rzucają. Mogę? No, widzę, że tamten tak mnie pogryzie. Dobra, no prawie mnie zagryzły, nie? Super. Najgorsze jest to, że jeszcze był tutaj młody, a z nich praktycznie nic nie ma. Czy jak przytrzymam, to będziesz jadł cały czas? Nie. Nie wiem, dlaczego nie ma dźwięku jedzonka. Coś się zbugowało przed chwilą. Okej, tam jeszcze zostawiłam kilka ścierwojadów, ale przejdziemy się tędy jeszcze. Serafis, powinnam to pozbierać wszystko. Słyszę ścierwojady. Dobra, bo... A nie, jeden się na mnie rzuca. Tam jeszcze coś lata. Chyba krwiopijca. Aż ty! Paskudo. Dobra, pozbierajmy to wszystko. Dzisiaj troszeczkę tak... Trochę zadanek, trochę niezadanek. Dobra, bo jeszcze chciałabym w dzisiejszym odcinku to zębate ziele zdobyć. Tutaj coś rośnie, ale to chyba ognista pokrzywa. Nie, krucze ziele. Dobra, bardzo podobne do ognistej pokrzywy. Tutaj bardzo jakieś spadki FPS-ów są w tym lesie, także może nie będziemy tutaj za dużo łazić. Gdybyśmy tak poszli w stronę placu wymian, ciekawe co tam jest. No dobrze. Tam widziałam jakieś zabudowania. Co tutaj się dzieje? A, tutaj są bandyci normalnie. Boże, nie chcę nowej rozgrywki. Słyszałam wilka po prostu. Kurde, wczytałam się. Chciałam się zapisać. Dlaczego gra mi nie dała? Gdzie ja się zapisałam? Naprawdę tu? 15:53. Koło kretoszczu... Co? Co jest ze mną dzisiaj, moi drodzy, nie tak? To ja nie rozumiem tego. Wszystkie rośliny zaś poszły w piździe, to ja chciałam tylko się zapisać. Bo widziałam wilka. O, tam jest ich więcej. Jak myślicie, ile z łuków jedziemy? Takiemu wilkowi. Spróbujmy może, co? Podejść i... O Boże, o Boże! O Boże! Ja nie chciałam! Biegaj! Ja nie chciałam i do nas ścierwojady. O Boże święty. Czy tu może wszystko przestać odgryzać mi tyłek? Dobra, niech będzie takie zioło większe. Jezu! Zaraz powinnam kończyć odcinek, a mam wrażenie, że tak kompletnie żeśmy nic nie zrobili. Ja chciałam tylko podejść sobie tutaj jeszcze. Popatrzeć. Wiecie co, ja sobie nie daruję tego zioła. Są ścierwojady. Jeszcze. I tam też są ścierwojady. Boże, ile tu jest tego. Okej, pięknie. Ale wydaje mi się, że punkty doświadczenia są jakieś takie trochę znerfione. To są chyba bandyci. B
Proszę, nie, nie ksujcie mi tylko. Dziękuję. Dobra, wiecie co? Obiegniemy na razie tych bandytów. A, tu są te wilki, co mnie tak... A one będą chyba w stadzie atakować, tak. No, mam trochę za mało życia, żeby się jednak bić z wilkami, wiecie? Dobra, to z wilkami damy sobie chwilowo spokój, pobiegniemy sobie przez środek obozu. Mogę jednak mieć nadzieję. Bo ja chcę tylko się dostać po zębate ziele. A, to są... To jest całe połacie ścierwojadów, o co chodzi? Czy zębacze są wyżej? O matko. Ja chcę tylko zębate ziele. Tutaj w ogóle nie ma zębatego ziela. A ciekawe, czy troll jest. To leży trolla. Lepiej się tam nie zapuszczać. Serio? A skąd wiesz? Dobra, bo my się troszeczkę tak wpierdzieliliśmy. Jezu, tu jest pełno cholerstwa, tu jest pełno expa. Wiecie co? Będziemy się zajmować tym miejscem chyba w kolejnym odcinku, bo tutaj naprawdę można podekspić sporo. Dziękuję wam w takim razie, moi drodzy, za oglądanie. Przepraszam, że dzisiaj był taki chaotyczny odcinek. Tak się bardzo miotałam dzisiaj. Mam ostatnio ciężki czas w życiu i po prostu miotam się najwidoczniej nie tylko w nim, ale również w grze komputerowej. Cóż, jeżeli odcinek wam się podobał, to możecie po sobie zostawić jakąś łapkę w górę, jakiś miły komentarz. No a jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby otrzymywać powiadomienia o nowym filmie. Chociaż na kanale najczęściej filmy pojawiają się właśnie poniedziałek, środa, piątek, o stałych porach, także... Ale lepiej to mieć zawsze, żeby pamiętać. Lecę montować dla was ten odcinek. Do kolejnego. Cześć!